współpraca i wspólne działania są w tej chwili chyba najlepszym sposobem na to, żeby być skuteczniejszym w naszej pracy. I w konsekwencji my tak od maja z panem rektorem Andrzejem Karłownikiem staramy się zorganizować uczelnie śląskie w taki sposób, żeby nasze oddziaływanie na środowisko, a także pozyskiwanie studentów i krajowych, i zagranicznych było jeszcze lepsze. My mamy przeróżnego typu współpracę już istniejące między naszymi uczelniami. One są zasadniczo w postaci wspólnych projektów realizowane, czasami nawet konsorcjów. Natomiast chcielibyśmy, żeby nasza obecność i widzialność nie tylko w kraju, ale także za granicą była jeszcze większa i w konsekwencji chcieliśmy przejść na wyższy stopień naszej współpracy i taką propozycją, jaką w tej chwili analizujemy, jest powołanie Związku Uczelni Śląskich. Jeżeli będziemy się integrować, jeżeli właśnie będziemy wykorzystywać ten potencjał, to i myślę, że ten przemysł, który musi być obligatoryjnie włączony w te projekty, no będzie miał też większe możliwości, ale i większe szanse i zainteresowanie będzie wykazywał. Więc wiele płaszczyzn, te, o których mówiliśmy też w obszarze dydaktyki, no wskazuje na uzasadnioną potrzebę tworzenia takiego związku. Uczelni Śląsk, w województwie śląskim jest 9 publicznych plus Politechnika Opolska, czyli 10. Czy wszystkie przystąpią, no to dopiero uchwały senatów poszczególnych uczelni o tym rozstrzygną. Ale to myślę w październiku się stanie, bo taki mamy zamiar, aby w październiku. Czasy idą dość niepewne. Przykłady na świecie pokazują, że trzeba tworzyć alianse od linii lotniczych, tym bardziej po uczelnie, takie są standardy. Kto jest pojedynkę przegrywa. I jak powiadam, to duże wyróżnienie, że zarówno rektor Banyś jako szef KRASP-u, czyli rektor o ponadprzeciętnej wiedzy takiej strategicznej, ponieważ no, siłą rzeczy jesteśmy tylko drobnymi częściami tej ponad 120-uczelnianej konstrukcji. Więc przy wiedzy szefa KRASP-u to jest niezwykle istotne działanie, to znaczy, że nie wolno zostawać w pojedynkę. Jeśli chodzi o pana rektora Karłownika, no to cóż, 49 lat temu powstaliśmy jako dziecko Politechniki Śląskiej, więc jak powiadam, w tym gronie czujemy się bardzo dobrze. Politechnika Opolska.